fajne jest to, że jest zachowany typowo szkolny charakter. Tak fatalny, że aż zajebisty. Przechodzimy do drugiej konkurencji, czyli Wielki Gatsby, lata 20, szeroko pojęte retro. Lubek wskazy z szafy, ulica Jagiellońska 11. Wejście przez bramę, skręt w prawo, pierwsze piętro, Praga Północna. Mi się bardzo podoba, z klasą, tylko tak... Wielki Gatsby na pogrzebie, ale dobra, okej. Okay. Na pogrzeby też ludzie chodzą, to też jest potrzebne. Moda sukienkowo elegancka, pogrzebowa, jest okej. Okay. Ładny pogrzeb. Te perły, piękne. I ten, to coś na głowie. To ja wiem, bo ty swoją czarną marynarkę chcesz oprzeć perłami, to tak, jest twój, tak, tak. To jest twój konik, tak, no. Wasze oceny? Ja daję 9. 6. Super. Ja daję 7, nie mogę jej znaleźć. Mamy noty, dziękujemy bardzo. Czekamy na stylizację wzorcowni. Lufek przy ulicy Gminnej 27/30, 1/200. Wow. Widzę przewodniczący zdumiony. Tu jest jeszcze więcej klasy, o wiele więcej klasy widzę. Wow, ja jestem pod mega wrażeniem, co sądzisz? A mi się mniej podoba. Jest tak trochę za dużo, te rękawiczki mi się totalnie nie podobają. Mi się podobają, bo sztuka noszenia takich rękawiczek właśnie w dzisiejszych czasach zamarła. Fajnie, że ktoś to odświeża. Ale one mi się nie podobają, nie mówię, że w ogóle. A same w sobie, tak? Tak, one same w sobie. Ale, przezroczyste, no też prawda, mogłyby być nieprzezroczyste. Tak mi się bardzo podoba. To dopełniona całość mi się podoba, co ty sądzisz? Według mnie jest ekstra. Nie wiedziałem, że w ogóle takie ciuchy są w sklepach z tak naprawdę tanią odzieżą. Tak, tylko ta torebka mogłaby nie być srebrna, ale i tak, tak jest tak, spoko. Nie tylko nie i tak jest spoko, bo ta torebka srebrna by pasowała do takiej bardziej właśnie nowoczesnej, imprezowej kreacji, ale ja bym dał 10, gdyby nie ta torebka. Ja daję 9, co wy dajecie? Ja dam... Wysoko, 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 dobre oceny! Jest, 10, 9. Ja znowu zgubiłem, ale chciałem dać 6. Chciałeś dać 6, dobrze. Pokazujemy. Wygląda to tak, dziękujemy bardzo. Kolejna stylizacja kolejnego lufeksu. Będzie to lufek z czuchy na wagę złota. Ulica Żelazna 68, Pola. No, chłopaki? Dużo... To się świeci, błyszczy. Nie wiedziałem, jak to powiedzieć. No. No właśnie, no i widzisz, czasy dzisiejsze, bieżące, trochę mniej klasyki. Co ty uważasz? Nie, mi się podoba, mi się, przynajmniej nie jest tak ciemno, jak w tamtych stylizacjach. No może nie jest ciemno, ale to jest takie, bardziej taka przaśna kobieta, która Bąka. Idzie sobie gdzieś na... Może na targ, na rynek, na kawę, ale tak, nie tak. Taki, nie targ, taki, nie taki, taki wiesz, taki. Nie, to nie jest jakaś posiadówa w latach 20. Z dżentelmenami w jakichś garniturach i innych frakach. Tak. Okay, dobrze. Pani, no, ja daję. Szóstka od Łukasza. Ode mnie jest 5. O, 5 od Bazyla. A dla mnie jest 8. Kolejna już ostatnia stylizacja w tej konkurencji. Będzie to stylizacja lumpeksu Matrioszka, także przy ulicy Jagiellońskiej 11, Praga Północ. To ja nie wiem, jak to skomentować, przekażę głos dalej. Ja po prostu nie wiem, które to są lata, jaki to jest klimat. I w ogóle co tu się dzieje, nie wiem. Nie wiem. Ja tu widzę dużo jakiejś takiej właśnie... Mało kobiecości ja to widzę. Tak, facet by to założył. Okej, chłopaki, dobra, okay. Ja dam, nie wiem, dam 4, dam. Bo ja nadal, to nie zostało obronione, moim zdaniem. Ja daję 4. Marcin, Łukasz? Ja daję 8. Łukasz. Przepraszam. A jakby to było na przykład przecięte z boku, nie? Jakby taka noga wystawała sobie jako na przykład. Tak uważam, myślę, że nikt by nie powiedział, że to jest sukienka z lumpeksu. Okej. To jest po prostu poniżej krytyki.